nazwać zbiornik tego Deutsche, ale jest ta kolizja i kamera mi to John Jest Deere piękny widziałka. monolog o koszeniu bocianów. Takiej formy nawet instrukcji, więc... Jakby ktoś chciał. A w ogóle to gdzie te bociany? To ty przerabiałeś na te bociany, czy kto? No, ja. Nie no, gdzieś tam była uprawa, jak się kosiło bociany. Ale fajna, fajna była. Cię gęsto no. Obrodziło tych bocianów. Przetajemy sobie bociany. A, ja tu tak jeszcze patrzę, czy mi John Deere'em tak zarzuca. Bo to on ma obciążniki zdjęte. Misione. A wiesz, coś teraz skapłem, że jak wysypuję z kombajnu, to mi się zmienia w środku kierowca. Bo ja pod Z wysypuję, nie? Za każdym razem, jak opróżnię zbiornik, to kosz jakimś innym. A to ciekawe. Na John Deere coś się popsuł, bo obciążniki mu się nie chcą zakładać na koło. Nie gadaj. Ale jedzie. Nawet jak bez przyczepy mam podpięty, to go nie podnosi już wtedy tak jak było. Troszeczkę wiem, zostało. Ja już skończyłem praktycznie pole 64. 64. Ja właśnie jadę swet rzepak, bo... 64, bardzo okrągła liczba. No nie? No czemu nie? Dziwnie okrągła liczba 64. Dodasz do siebie te liczby, masz 0, więc jest dobrze. Teraz przetestuję... 6 plus 4 równa się 0. To nowa matematyka powstaje. Nie licząc tej jedynki. No, to też. Ale wiesz, nawet w Minecrafcie wszystko się stakuje po 64, więc to jest tak okrągła liczba, że... No właśnie. Czy to coś musi znaczyć? Znaczy, no. Później jest 64, później jest 128. Powiem ci, że kolejna działa. Taka okrągła liczba. Co działa? Syp. Na farmie? No, tylko trochę dziwna sprawa, bo spałem rzepak, a pod ślimakiem się pokazała pszenica. A ciekawostka, jak jesteśmy przełączeni na header i zaczniemy sypać, no to nasza ta w kombajnie się nie zmieni. Chyba taka była. Mi się wydaje, że taka była. No, nie zmienia się. No, to przynajmniej możesz sobie jedną osobą kosić. No, twoja przyczepa już jest prawie pełna. Czekaj, bo tu trzeba... Jak się przejeżdża na inne pole, to trzeba się trochę poskładać. A takie pytanie jeszcze, bo ogólnie to są jeszcze inne pola przy tych innych gospodarstwach, tam gdzie te krowy i tak dalej. Tam jest... Na jednym tym drugim to jest tak... Jest kukurydzy trochę, jest jęczmienia trochę, jest trochę rzepaku. A tam jeszcze jest też jęczmień i rzepak. A nie, jeszcze jest też kukurydza. Kurde, to sporo tych pól jest też tam. To nie wiem, czy będziemy tamte też kosić, czy na razie nie. Nie wiem, można najwyżej te koło owiec, bo są dosyć blisko. Bo tam do świń. Chociaż w sumie później jak skoczymy łowiec, no to blisko będzie do świń. To zobaczymy. No i że zostawimy kilka pól, żeby jeszcze Araul mógł coś pokosić. A my będziemy sobie siać. Znowu siać. No bo, no właśnie, może mi się uda zrobić... Chociaż może na razie nie będę mówił co. Uda ci się zrobić niespodziankę. No. Bo w sumie to tak... Po co ja rurę rozkładam? No właśnie nie wiem. Ja tak jeszcze zerkam na przyczepę moją, czy jest pełna, czy nie. Bo myślę o tej niespodziance i tak, wiesz... Pozwoli, że ci pomogę. Z tym? No bo ja już jestem pusty, a rzepaku nie ma. Aha, no to... Ale nie dam do gdzie dostawku, cię ciągnie, kurde. Ustawię na mostek. Schowam na razie tę rurę. Nie, bo o tej niespodziance tak myślałem, co się by udało zrobić. W sumie tak bez sam model low poly to może się by udało zrobić. Tylko no oczywiście bez programowania. Ale tak w 100% taka wczesna wersja alfa może by się udało zrobić, ale czy coś więcej to nie wiem. No, teraz w tej serii modne są alfy, więc może być.
Tak, to jest seria dla modów wersji alfa. Także jak ktoś posiada mody w wersji alfa, to to może przyjmujemy. Nie, wiesz, no lepiej tak nie ryzykować i na samych alfach nie grać, bo to się może skończyć crashami. No najwyżej będziemy mieli na serwerze 3-4 alfy i 5 bet. Tak. Trochę alf, trochę bet. Czekaj, bo tutaj tak... A, ty sobie odkosiłeś, co ty będziesz kosił? No, a co zostało dla mnie? A no to okej. Okay. Znaczy... Ja chciałem czekaj, powiedzieć, że... ja zrobię tak, że... Że co, że ty to skończysz? Znaczy, ja chciałem powiedzieć, że po prostu dałem ci większe pole, bo masz i większy zbiornik, i większy header, ale jednak to ja mam to wszystko. Ale nie, bo ja chciałem, wiesz, skończ tamto i zrobimy tak, że ja teraz... albo weź od razu, czekaj, kupię header do kukurydzy. Bo nie jest kupiony nawet. Ale on w sklepie jest chyba od klasa. Ten header? Ten, co jest w modach. No i tam. Znaczy on zobaczysz, jak to jest. No ale w sumie chciałeś wkosić to pole Deutschą, to możemy się zamienić. No właśnie tak, Deutschą. No, i tą kukurydzę właśnie Deutschą. To weź, jak skończysz tam to, co sobie odkosiłeś, to pojedź do sklepu i zmień header. No to skończyłem. To ja później tą kukurydzę. W Deutschu, bo w sumie w Deutschu jeszcze nie kosiłem nic. No to się przyda. A jak skończymy te pola kosić, to tych krówek może kupię, tak zobaczyć, jak one tam sobie chodzą. Mam nadzieję, że chodzą. Nie no, muszą chodzić. Nieraz na niektórych mapkach jest tak, że jak krowy kupisz, one pochodzą, ale w pewnym momencie się zatrzymują i stoją. Pochodzą, zmęczą się i stoją. No, zamiast się położyć, to stoją. Tylko, że kurczę, nie będzie ani słomy, ani nic na razie. Dopiero później tak się planowało coś tam pod krowy, czy tam pod inne tam zwierzęta. Kup tylko jakieś 5 sztuk. Jedną zobaczyć, czy będzie chodzić. No, a jeszcze będzie pewnie tak, że tej jednej nie zobaczysz. Nie, no może będzie widać. Jedną powinno być widać. Dopiero później. Później dopiero zaczynają się tak jakby, nie wiem, skalować czy coś. Pod względem liczby i wyświetlania. Jedna krowa to tutaj jest... znaczy no, jedna krowa, znaczy jak już masz krowy w tysiącach, jak kupujesz, no to wtedy już coraz bardziej to się zaczyna. Coraz mniej tych krów zaczyna być widać. No. Czy optymalizacja jest jakaś? Bo byś widział na pastwisku 1000 krów, a pastwisko nie, no. Takie malutkie. Jedna przy drugiej? No. No, to by czasami mi się zdarzyło pewnie, że krowa na krowie byłaby. To by musiało mieć pastwisko ograniczenia takie, jak to było w sumie nadal jest w Farm Expert, że jest obora i tam powiedzmy do 50 krów i więcej nie możesz kupić. No to by było właśnie ciekawie. Tylko, że tam też możesz sobie rozbudować chyba, nie wiem, na początku jest chyba albo 20, albo 10, później rozbudowujesz do 30, później do 50, coś takiego. No to wtedy to ma sens, nie? Bo kupisz te 10, więcej nie możesz i te 10 się pojawi. Mhm. Tak samo później masz na co kasę wydawać, bo tak to kupisz już maszynki, a kasy masz dalej. Ale może w 17, bo w końcu silosy mają dać rozbudować. No. U mnie pociąg jedzie, to się zatrzymam. A weź za, czy możesz przejechać? Czy jest kolizja? Wiecie, jeszcze... O, nie ma. Albo się podniosło, bo pociąg już trochę pojechał. Jak wjechałem w bramkę, to ona się już podniosła. To w sumie nie wiem. Ta twoja przyczepa 90%, to jeszcze można wsypać. Dosypać do tej twojej. Czekaj, co ja mam za gościa w kabinie? Dobra, już nie będę kombinował.
Chociaż zobaczymy, co nam teraz wylosuje w kabinie. O, to myślny. Ten może być? Nie. Ten już nawet wygląda. O, pełno jest. Taki w miarę normalny jest. No ten header ciekawy by się składa, więc o, fajnie. I poprawiona ta też przyczepa jest przez Mata. Teraz są dwie nadstawki i powinno się dać sypać, zobaczymy. No, właśnie, da się. Da się? No to dobrą wysłałem. Da się. Teraz ma takie, uff. Już się gorąco robiło. Tutaj taka zapowiedź, aby się nie dało. Nie, jednak się da, ładnie się sypie, dwie nadstawki są. Ty w sumie, bo ja zaraz skończę kosić. No już wracam z headerem. Ja ci zostawię ten kawałek pszenicy. Pole kukurydzy jest chyba nieduże. No jest chyba najmniejsze z tych, co tam, z tej czwórki całej. Chociaż piątki, bo tam 76 trochę niżej jest. A tam był jęczmień, tak? Mhm. Tam już żeśmy kosili. Została tylko ta kukurydza. Jedzie w tej części mapy. Zaraz przejmiemy Deutsche od niego. Czerwony teraz jest ten. Trzymaj. Tam jest kukurydza. To jedziemy. Zobaczymy jak się w środku, jak on wygląda. No, troszkę ciemno jest w środku. Zapal światło może. Ale jak, gdzie? Czym zapala się w środku? Czymś światło? Nie, nie zapala. Ale jest biały ten, u góry jest białe. Tak samo ten komputerek jest jeszcze jakoś widoczny przynajmniej. Bo te joysticki to są całkiem czarne, nie wiem czemu. Może coś z teksturami się popsuło, bo jak się nieraz, na przykład nieraz jak się doda tą normal mapę, to się tekstury... Nie, chociaż jak słońce zaświeci, to w sumie są chyba normalne, chociaż nie wiem. Ale wyglądają na bardzo czarne, przecież ten... Z prawej to nie powinno być tak aż czarne. Dlatego opłaca się jednak z zewnątrz jeździć, bo tam jest ładny. No, z zewnątrz jest ładniejszy. No jeszcze się brudzi. To sobie pojeździmy sobie. Nie, może tam środek masz cały brudny, dlatego jest czarny. No aż tak? No, dawno nie sprzątamy. Zmniejszę sobie do 10. Jak mówisz, że 10 jedzie ten kombajn? Tak 10-12. No to 10 będziemy jechać. No dobra. Złożyłeś, kurczę, widzę. Trzeba go rozłożyć. No jechałem po drodze, tu musiałem. Ten mandat dostał. Już nie wiem za co. Najwyżej bym zahaczył jakieś drzewo. No chyba, że o drzewo. Jak to mandat za rozłożony kombajn? Zbiornik. W takim dojczu albo w tym klasie to nie powinno się dostać mandatu, bo nie wystaje poza obrys kombajnu. No, z zewnątrz bardzo ładnie wygląda dojcz. Zaraz. Najfajniejsza jest ta animacja kukurydzy. Która? Kosisz zieloną, a złota ci się do kombajnu tam. Oj tam. Jeszcze tak fajnie sobie wędruje. Tak się gibie. To lepiej, jak niektórzy mogą powiedzieć. Ale nie jest zimno, w końcu mam wakacje. Ale co? Dzisiaj to lepiej jest zimna ta kukurydza. A. Nie no, zimna to tam... Chyba nie. Chociaż... No, wakacje są. Ale trochę zimne w tym roku. No tak troszkę. Ale ja wolę, jak jest troszkę chłodniej, niż mają być jakieś bardzo upały, duże upały. Normalnie można wyjść sobie, a tak to ciągle w domu przy wiatraku. No jak takie były upały 50 stopni, to co wyjdziesz na słońce, zaraz tak piecze. Niektórzy w niektórych miastach w Polsce mają po czasami 700 stopni. Według telewizji. Jak 700 stopni?
No, pokazują ci pogodę, mapę Polski. Na niektórych terenach Polski jest tam 25, tam 28, a w środku 700 coś stopni. Ja jeszcze nie widziałem, żeby 700 było. No, takie widziałem zdjęcie z jednego programu pogodowego. 700 stopni? Kurde. To jak teraz w tej grze, co wyszła, jak ona się nazywa? Ta kosmiczna? Man, no, No kurde. Man's Sky. O, No Man's Sky. To tam na innych planetach też jest dużo stopni, ale nie, aż 700 chyba. No, bo to Polska. Podobno słabo ta gra działa, ale wiesz, może przez to, że na taka wysoka jest ta temperatura, to Może, to się komputer grzeje. A jak tym się bardziej, komputer nie? grzeje, to nie jest dobrze. Gra może byłaby fajniejsza, bo fajna jest. Ale jakby się można było z kimś spotkać właśnie na jakiejś planecie, albo coś poeksplorować razem. Znaczy ja w to nie grałem, to nawet nie wiem, może kiedyś się zobaczy. Ja to tylko widziałem na YouTubie, ale jak Ale zobaczyłem tę scenę, to planują jakieś multi, bo... nie wiem, nie wiem. Wiem, że jak ktoś odwiedzi jakąś planetę, to wiesz, że odwiedził tą planetę i Bo w ja drugim tam, razie. jakby było multi, to można było coś tam nawet zobaczyć. No, tylko nie wiem, czy widziałeś cenę tej gry. No, cena jest kosmiczna. No, w końcu kosmiczna gra. Ale wszystkie nowe gry teraz tak kosztują. No w sumie FS czy SF, no Farm Expert, Polska Farma. Jaka to Polska nazwa? Farma. Teraz tak się będzie kupić, że masakra. Ciekawe, jak tam jeszcze będzie cena CC. No pewnie najdroższe będzie na pewno farming. A nie wiadomo, nie wiadomo. Zobaczymy, jak tam z cenami. Na szczęście one nie są jeszcze aż takie duże. Duże sumy. Wiesz co, miałem kosić z zewnątrz, ale mi się dużo wygodniej kosi ze środka. No serio, ze środka to tak widzę dokładnie, co się kosi w ogóle. A z Przede zewnątrz wszystkim to... małym headerkiem. No, lepiej się kosi ze środka. Lepiej widać. No, już się 19. Wieczór się robi, ściemnia się. Jak tam twój zbiornik? Mój zbiornik ma się dobrze. 72%. No to zdążę przyczepami on tutaj wrócić. Przynajmniej jedną, bo po co dwie? Zmieści się, zobaczysz. Tak mówisz, to jeszcze kombajn zawiozę na farmę. Chociaż chyba nie. Z całego pola to się nie zmieści raczej. No i tak już kombajn zawiozę. A tam na tych przyczepach coś jest? Dwie prawie Chyba pełne jest, są. bo z tej jednej to nawet kubkę zboża widzę. No, u ciebie na tej twojej też chyba widać troszeczkę. No ta moja jest pełna, tamta jest prawie pełna, ale już pszenicy nie ma. No i teraz w silosach, czekaj, sprawdzę w silosach ile jest. Znaczy, tu w silosach niby jest 6-8 tysięcy. Wszystkiego? Nie no, rzepaku teraz jest 14,5. Ale no to trzeba będzie pamiętać, że tam 8 tysięcy było na początku. Najwyżej się odejmie. Ale podobno w tych silosach nie ma nic. Znaczy nie wiem, tak. Podobno tak Matt mi mówił przed chwilą, że. No, tak widziałem na singlu przynajmniej. Miałem właśnie przedostać ten przycisk, a nie przycisku, jeszcze o nim nie wiedziałem wtedy. Ale chciałem zobaczyć w ogóle, jak sypie na niektóre przyczepy. I patrzę, nie ma. No to w sumie nie wiem, czemu to. Teraz jak wysypie, to podjadę zobaczyć, Właśnie czy coś będzie. zobacz teraz, czy będzie coś, czy nie. Ale z Ile tam pełną będzie? szczepą trochę ten klas zarzuca. Trzeba jakiś obciążnik podłączyć. Kurczę, już jest 19:47, to późno. Jak dużo płynu zostało? Zostało, ale Znaczy, no wiesz, ogólnie teraz do koszenia. teraz to tylko kawałek tego kukurydzy. Ale tam jeszcze troszkę zostało, ale jak będzie się chciał tam kosić,
No to trzeba już zrobić taki dalszy wypad. To nie ma tak, że będziemy mieli blisko farmę i będziemy mogli obracać raz, dwa, to wiesz. To jednak może się trzecia osoba przydać do odwózki. Mówisz, że Araulen by się przydał? No, chcę grać. Mówisz, no tak. Że nam się przyda? Zawsze pełno. Jeden pracownik więcej. Pełno mam. O, właśnie, nie zmieniłem nakładek, ale dobra. A, to się i tak zmieści.